Siemanko, tematem dzisiejszego odcinka będą przewody. Porozmawiamy sobie o tym, jakich przewodów należy używać do silników i sterowników, a dodatkowo zaprezentuję wam już przygotowany model do wielkiego testu napędów. Ale pamiętajcie o tym, że trwa nadal konkurs. Na dole macie w opisie wszystkie szczegóły. Piszcie swoje pytania, bo to jest chyba jedyna okazja do rozwiania waszych wątpliwości. I nie przejmujcie się pytaniami innych. To, że ktoś zadaje pytanie: Adam, wyjaśnij, na czym polega tunelowanie elektronów przez barierę potencjałów. Okej, to jest jego pytanie. A ty się możesz zapytać: Adam, a silnik krokowy potrafi kręcić się w prawo i w lewo? Sprawdź to. Nie przejmuj się. Pisz takie pytania, jakie cię nurtują, a my postaramy się na nie odpowiedzieć. Okej, jedziemy z tematem. Temat przewodów jest krótki, tak więc myślę, że was nie zanudzę tym odcinkiem. Zaczynamy! Na początek jednak w ramach rozrywki zobaczcie relacje z placu boju odnośnie naszego stanowiska pomiarowego. A widziałem wśród waszych propozycji konkursowych też pytania właśnie o dobór średnicy przewodów. No i być może uda nam się przeprowadzić taki eksperyment na żywym organizmie i sprawdzić, jak to wygląda w praktyce, bo za chwilę usłyszycie trochę takiej suchej teorii, no i parę faktów z mojej prywatnej praktyki.
Zacznijmy od przewodów do podłączenia silnika. Według sklepu EBMIA powinny być takie przewody. Od 1 mm kwadrat do 1,5. I staramy się nie przekraczać długości 15 metrów. Wiadomo, na długich przewodach mamy większą oporność, mamy spadki napięcia. Tego oczywiście nie chcemy, dlatego staramy się unikać takich długich przewodów. Teraz opowiem Wam o moich doświadczeniach, jeżeli chodzi o stosowanie przewodów. Dużo maszyn zrobiłem na małych silnikach, takich 3 Nm, 3 Ampery. No tu mam taki silnik, 2,8 Ampera na przykład. I tam stosowałem też różne sterowniki, nie tylko od EBMI, ale też od innych producentów. No i też często właśnie dopytywałem się ich, jakie powinienem używać przewody. No i najmniejszy, jaki jest zalecany w instrukcji jednego ze sterowników, to do silników do 3 Amperów i zasilania 50 V to jest 0,5 mm kwadrat. Taki zalecał producent minimalny przewód. Ja osobiście stosowałem tam przewody 0,75. Dlaczego zwiększyłem tą średnicę? Właśnie z tego powodu, że nie chciałem pracować na minimalnej średnicy, nie chciałem mieć jakichś spadków napięć, mimo że sterowanie jest całkiem blisko maszyny, bo tam są przewody około 3, może 4 metrowe. Jednak poszedłem w większą średnicę, więc jeżeli nie jesteście pewni, jakiej średnicy powinniście użyć przewodu, no to jeżeli kupujecie w EBMIA, macie tam specjalistów, oni Wam powiedzą, jeżeli kupujecie takie i takie sterowniki, takie i takie silniki, jaki powinien być przewód. Jeżeli po prostu sami się obawiacie podjąć decyzję odnośnie zakupu. Ogólnie, no, nim większy przewód, nim większy przekrój przewodu, no to tym łatwiej płynie przez niego prąd. Dlatego zalecamy stosowanie większych przekrojów, no ale oczywiście większy przekrój także zwiększa koszty. Powiem tak, budując taką frezarkę i chcąc zrobić ją dobrze, to ja celuję w koszty przewodów około 200 zł, 200-300 zł. To ktoś się może zdziwić, kurczę, za parę metrów przewodu, no ale tam przychodzą tak, przychodzą przewody sterownicze, przychodzą przewody do silników, uziemienie zasilające, przewody do wrzeciona, do tego dochodzą różnego rodzaju złączki zaciskane, końcówki, więc zaliczając to wszystko do przewodów, te przyłącza i tak dalej, no to taka cena może nam się właśnie pojawić. Stąd niektórzy po prostu idą cieńsze przewody. Tutaj dwa przewody z pozoru, takie same są te przewody i tutaj najczęściej pojawia się błąd u nowicjuszy. Byłem już u kilku osób, które na własną rękę kupowało przewody, no i kupiło właśnie takie, nie wiem, sugerując się chyba głównie kolorem. Jeden z tych przewodów to jest przewód, już Wam mówię, jaki ma symbol. LIYY4x0,75. A drugi ma symbol LIYCY4x0,5 mm². No i czym te przewody się różnią? Wyglądają podobnie, jak tak spojrzymy z przodu, to są prawie takie same. No to odizolujmy sobie kawałek tego przewodu. I zobaczcie, owszem, mamy tutaj cztery żyły 0,75, ale ten przewód nie jest dobrym przewodem do stosowania w napędach, ponieważ nie posiada on ekranu. Przewody powinny być ekranowane. Chodzi o to, żeby nie łapały zakłóceń lub też nie zakłócały innych urządzeń. No i tu właśnie mam ten przewód, o którym wcześniej wspomniałem, czyli LIYCY. No i on tutaj, widzicie, ma w koło taki oplot. To jest jeden z najtańszych przewodów, więc ten ekran nie jest jakoś specjalnie tutaj super, hiper. Są po prostu znacznie lepiej ekranowane przewody. Na pewno spotkaliście się, dodatkowo jeszcze jest taka taśma srebrna. No ale ten na przykład już
jest na pewno lepszy niż ten bez ekranu. Jeżeli chodzi o przewody sterownicze, czyli takie, które będą wysyłały nam na przykład sygnały kroku i kierunku, to tutaj średnica już nie musi być taka duża. Możemy stosować od 0,34 do 0,5 mm². Jeszcze jedna ważna rzecz, o której też dużo nowicjuszy nie wie. Przewody pracujące w zgięciu, czyli najczęściej w prowadnikach przewodu, zwanych układakach, cały czas są narażone na takie przeginanie, zginanie, czy w jakichś tam ramieniach obrotowych, gdzie cały czas ten przewód pracuje. Nie wszystkie przewody nadają się do takiej pracy. Są specjalne przewody do pracy w prowadnikach przewodów i jeżeli wpiszecie sobie, nawet na stronie EBMI możecie znaleźć takie przewody. Tyle, pokrótce o przewodach już wiecie, że nie należy specjalnie oszczędzać na średnicy takiego przewodu. Zawsze jeżeli nie wiecie, to zapytajcie sprzedawcę, zapytajcie na forum. Nie róbcie takiego błędu, że kupujecie przewód, bo no tak mi się wydawało, że takich przewodów używali, no bo stracicie tylko niepotrzebnie pieniądze, albo będziecie mieli potem problemy z zakłóceniami. Napiszecie na forum, no słuchajcie, mam takie i takie zakłócenia, a że temat przewodów ekranowanych był wałkowany 15 razy, to przez wiele miesięcy nikt może nie dojść, że po prostu nie użyliście odpowiednich przewodów. Wracamy oczkiem jeszcze na nasz model. Mam wagę hakową, na niej będziemy mierzyli newtony i kilogramy. Oczywiście można ją zdemontować także do innych pomiarów, żeby było wygodniej. W tej chwili mam założoną śrubę kulową. Tą śrubę kulową będę mógł wymienić na śrubę trapezową. I tu mam mocowanie silnika. Ono jest kompatybilne ze wszystkimi silnikami, jakie posiadam. Po prostu widzieliście na filmie, są specjalne moduły, na których mogę mocować różnej wielkości silniki. Tak samo ta część jest przesuwana w zależności od długości osi silnika. Powinno się to w miarę udać ustawić. Dołożyłem liniał. No taki liniał akurat, jaki mam. No nie jest to jakiś najgorszy liniał. Jeden z takich trochę droższych. No ale niestety nie jest to liniał Heidenhaina. Przykro mi. Dokładne pomiary będziemy robili na czujniku zegarowym, a ten liniał po prostu będzie nam tylko tak orientacyjnie pokazywał, co się tutaj dzieje. Ma taki duży wyświetlacz, więc będzie to w miarę wygodne. No i jeżeli chodzi o ten układ testowy, to myślę, że to by było tyle. Jakie będziemy robić testy, to sami zobaczycie. Jeżeli ktoś pisał pomysły, gdzie jest potrzebny inny układ pomiarowy, no to niech się tym za bardzo nie przejmuje. To nie znaczy, że w przyszłości nie powstanie jakiś inny układ pomiarowy. W tej chwili akurat mamy taki, bo taki był zaplanowany z góry. No to tyle. Dziękuję Wam, moi drodzy, za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka. Nie zapomnijcie subskrybować, polajkować i co najważniejsze, piszcie w komentarzach, co Wy wiecie na temat przewodów. Tak naprawdę wiedzy w internecie jest niewiele, jest pomieszana, każdy ma jakieś swoje zdanie. Może wspólnie uda nam się dojść do tego, jakie te przewody powinny być. Na razie!